W Dzień Matki, czyli zaczęło się w Dzień Matki. Wtedy nawiązaliśmy pierwszy raz współpracę. I wtedy też piekarnia pomyślała, że można było wyjść w kierunku zdrowia i zdrowego trybu życia, a to bezpośrednio łączy się też z ćwiczeniami, z ruchem, no i stąd współpraca bardzo ścisła z Piuriatomi. My z kolei pomyśleliśmy, że w świetle tego, że ciągle wszyscy gdzieś chodzą na dietę, chcą być na diecie, chcą dbać o swoją sylwetkę, warto też popatrzeć na to z takiego punktu, że to nie oznacza, że od razu muszą wykluczyć chleb, wyrzucić w ogóle wszystkie produkty mączne i tak dalej. No i tutaj przy okazji pojawił się pomysł promocji zdrowego stylu życia, a że bieganie jest modnym ostatnio tematem i dodatkowo takim fajnym, łączącym ludzi, nie tylko w kwestii sylwetkowo-zdrowotno nie wiadomo jakiej, po prostu łączącym ludzi, no to tak jakoś się zrobiło. Chleb. To też na pewno nie jest to pierwsza inicjatywa, znaczy nie jest to pierwsza inicjatywa, ale nie ostatnia również. I już niebawem z pewnością nasi klienci i klubowicze pióra dowiedzą się o nowej imprezie, może już w innej scenerii, z troszkę inną formułą, bardziej rozbudowaną, ale na pewno coś będzie się działo. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you.
Zawsze jakieś nowe wyzwanie, o może tak. O. A w przyszłości, gdyby takie imprezy były organizowane? Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Bardzo chętnie i może tym razem w biegu, a nie marszu. Tak, i może przy chłodniejszej troszeczkę pogodzie. O, może tak, dlatego że jakby nie patrzeć, no jakbyśmy miały biec czy coś, no to w tym momencie przy chłodniejszej pogodzie, prawda? Tak. Atrakcji, które my gdzieś tam przygotowujemy i staramy się, żeby to były takie rzeczy fajne, właśnie zachęcające, czy to o dzisiaj jest upał, więc gdzieś tam przygotowali Państwo w piekarni soki z lodem na ochłodę, czy u nas przy okazji można się było dowiedzieć, byli trenerzy cały czas dostępni dla tych biegaczy. Zarówno przed samym biegiem mogli zapytać, co przed biegiem by mogli sobie jakąś odżywkę, czy jaką rozgrzewkę przygotować, jak i po biegu mogli zapytać trenera na miejscu, co teraz regeneracyjnie, więc gdzieś tam poszerzanie wiedzy, na pewno poszerzanie świadomości, no i właśnie takie różne ciekawe atrakcje, które gdzieś tam są. To wystarczy spojrzeć na to, jak bardzo popularna była ta kategoria rekreacyjna. Tam było więcej osób niż w tej kategorii takiej sportowej na czas. Bo przy okazji cała rodzina mogła się gdzieś ze sobą pobawić, więc jest to taki aspekt społecznościowy. No zapraszam, do zajęcia trzeciego miejsca w Blanka Mieli Sport. Proszę bardzo. Zapraszamy wszystkich do nas!